dobry. Wysoki Sądzie, jeszcze chciałem oświadczyć, że za jakieś 2-3 minuty przyjdzie parę osób zaufania publicznego. Proszę sobie na razie usiąść. Ale wtedy ja będę pan składał, jak sam pan udzielił głosu. Siadaj pan. Ale... Siadaj pan, powiedziałam. Niech pan sobie na chwileczkę usiądzie, skąd sprawdza listę obecności. Dobrze? Że niestety. No, niech pan posłucha. W dniu dzisiejszym sprawa się nie odbędzie. Niestety, czy panią rozmawiał? Tak, pani wysokiego sądu zachowanie wobec... Proszę sobie usiąść w tym momencie. Więc tak, w dniu dzisiejszym niestety sprawa się nie odbędzie. Albowiem, a to nie jest sprawa, to zawiadomienia oskarżycie publiczne. Z tego co stron zauważył, to zawiadomienie zostało wysłane niestety zbyt późno. Dlatego też sprawa zostaje odroczona na dzień 18 lipca 2017 roku. Wysoki Sądzie, ja proszę o przestawienie godziny, gdyż ja muszę dojeżdżać około 100 km od swojego miejsca zamieszkania, a mam 4 małych dzieci. Chciałbym jakąś godzinę w okresie koło południa, chociaż godzinę 11. Nie, proszę pana, godzina 9.00. Ale Wysoki Sądzie, godzina 9.00. Wysoki Sądzie, ale ja proszę, żeby... Do obecnym ogłoszono, uznając okarżyciela, oskarżonych, pełnomocników i obrońców za prawidłowo zawiadomionych, świadka Angelika Mazur za prawidłowo wezwaną i państwa również za prawidłowo wezwaną. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję państwu bardzo.